zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Oczni przy ulicy Tadeusza Kościuszki, etap A. Jest to obszar zlokalizowany bezpośrednio przy drodze krajowej 52. Powierzchnia tego obszaru etapu A wynosi ponad 21 hektarów. Procedura sporządzenia tego planu rozpoczęła się na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wadowicach 30 grudnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia przedmiotowego planu. Celem było wyznaczenie terenów pod obiekty tzw. wielkopowierzchniowe oraz tereny produkcyjno-usługowe. W tej uchwale o przystąpieniu z 30 grudnia 2015 roku pojawił się zapis o dopuszczeniu możliwości etapowania opracowania planu miejscowego. W związku z powyższym 30 października 2017 roku Rada Miejska podjęła uchwałę określając granice etapowania. Wynikało to z konieczności uzyskania dla niewielkiego obszaru powyżej 12 arów uzyskania zgód rolnych. Ten etap planu B jest obecnie procedowany, jest na etapie oczekiwania na uzyskanie zgody rolnej od ministra rolnictwa. Przedstawiony Państwu projekt planu miejscowego nie narusza ustaleń studium, uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Wadowice. Jakby Państwo spojrzeli na rysunek planu, właściwie plan miejscowy wyznacza dwa podstawowe tereny. Od strony drogi krajowej 52 aż zaciek wodny jest to obszar terenu produkcyjno-usługowego. Jest to powierzchnia około 7 hektarów, co stanowi około 31% całego tego terenu. Podstawowe ustalenia tego terenu jest to możliwość lokalizacji tam obiektów produkcyjnych, usługowych, magazynowych, w tym również związanych z szerokim pojęciem parków technologicznych, co Państwu radnym też było już prezentowane i przedstawiane wcześniej. Ten teren dopuszcza również możliwość zabudowy obiektami handlowymi o powierzchni sprzedaży do 2000 m2. Wszystkie te oczywiście funkcje, które powiedziałam, są dopuszczone z obiektami towarzyszącymi, jak parkingi, zieleń urządzona, izolacyjna, obiekty małej architektury, wszelka infrastruktura. Chcę tu jeszcze Państwu zaznaczyć, że teren ten, 1PU, jest terenem, który obecnie jest przeznaczony w planie miejscowym na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w której są dopuszczone również usługi i handel do 2000 m2. Tutaj ta zmiana właściwie rozszerza się, zmienia się w kierunku produkcyjnym. Drugi z takich terenów produkcyjno-usługowych występuje od strony torów. Jest to teren o powierzchni powyżej hektara, stanowi około 7% całego tego terenu. Ustalenia dla niego są, tak jak powiedziałam wcześniej. Teren zaciekiem, teren środkowy, można tak powiedzieć, jest terenem, w którym jest możliwość budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Stanowi on powierzchnię około 11 hektarów, co stanowi około 50% całego tego terenu. Podstawowe możliwości tutaj lokalizacji obiektów na tym terenie to obiekty handlowe o powierzchni powyżej 2000 m2, do 2000 m2, możliwość lokalizacji budynków produkcyjnych, usługowych, wszystko to oczywiście z obiektami towarzyszącymi, parkingami, zieleni urządzonej, izolacyjnymi, obiektami małej architektury, infrastrukturą wszelką. Te tereny od strony ulicy Drapówka są, to znaczy od strony istniejących zabudowań też mieszkalnych, są oddzielone strefą zieleni izolacyjnej, wynoszącą około 40 metrów. Linia zabudowy wynosi również tutaj, gdzie możliwość jest dopiero lokalizacji wszelkich obiektów, wynosi 40 metrów od granicy planu. Proszę Państwa, cała ta procedura została przeprowadzona zgodnie z artykułem 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Procedura zaczynała się od, tak mówiłam, podjęcia uchwały przez Państwa radnych. Następnie było ogłoszenie, obwieszczenie o podjęciu takiej uchwały, o przyjmowaniu wniosków do tej procedury.
Cały dokument został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Został poddany procedurze opiniowania, uzgadniania. Dokument został wyłożony do publicznego oglądu. Obwieszczenie o tym zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń, w prasie lokalnej, w BIP-ie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Projekt planu wraz z prognozą był wyłożony do publicznego oglądu od 6 lutego do 6 marca. Odbyła się też dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w tym projekcie. Przyjmowaliśmy również uwagi do tego dokumentu. Uwag wpłynęło 21 dotyczących projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko. Lista nieuzgodnionych uwag została Państwu radnym przedstawiona. Proszę Państwa, po uchwaleniu ten dokument stanie się aktem prawa miejscowego. Teraz przekażę głos Pani architekt głównemu projektantowi planu, który też już bardziej szczegółowo omówi założenia planu. Dziękuję. Szanowni Państwo, dzisiaj w imieniu zespołu projektowego, który pracował nad opracowaniem projektu planu miejscowego, chcielibyśmy Państwu przybliżyć zagadnienia zarówno samej uchwały w sprawie planu miejscowego, jak i kilku elementów procedury planistycznej, które miały kluczowy wpływ na kształt projektu, w jakim go dzisiaj Państwu przedstawiamy. Podstawową kwestią, na którą chciałabym zwrócić Państwa uwagę, jest fakt, że projekt planu na samym początku był procedowany równocześnie z projektem zmiany studium, który ostatecznie w drodze uchwały w lipcu ubiegłego roku mieli Państwo okazję procedować i przyjąć. Tamta zmiana studium polegała na wyznaczeniu bardzo ogólnego jednego przeznaczenia, właściwie jednego kierunku rozwoju dla tego terenu, czyli kierunku, który przewidywał możliwość realizacji usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000. W opinii Komisji Inicjatyw Gospodarczych i Rozwoju. Komisja zapewniała pierwszą uwagę wszystkie, czy? Wszystko raz. Komisja pozytywnie zapewnia projekt uchwały przy 9 głosami za, 5 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Proszę. Dotyczy miejscowego planu zastosowania terenu położonego w miejscowości Ocznia przy ulicy Kraszczyża. Proszę o przedstawienie argumentu stwierdzających, ile gmina Ładowice zyska na zatwierdzeniu wydziału wydanego planu miejscowego. Po zrealizowaniu ustaleń planu, to Państwu muszę podkreślić jeszcze raz, Państwo procedujecie nad planem miejscowym. To są założenia planistyczne, czyli planowane, co na tym terenie może powstać. To są my w tym planie wskazujemy funkcje, możliwości obiektów, które mogą się pojawić, zakładając pewne funkcje tego terenu. Podatek od samego gruntu może być w wysokości ponad 140 tysięcy, to mówię od gruntu. Jeśli chodzi o powierzchnię od budynków, przy założeniu również ustaleń planu, projektu tego zmiany planu, jest możliwość uzyskania podatku od budynków lub ich części w wysokości powyżej 2 milionów, 2 229 000. Taki jest szacunek do tego dokumentu. Proszę Państwa, na pewno wskazanie takiego terenu to jest rozwój danego obszaru, zwłaszcza uwzględniając lokalizację tego terenu zlokalizowanego bezpośrednio przy drodze krajowej, więc to jest jeszcze, jakby powiedzieć, kolejny. Kwestią renty planistycznej, jeszcze była mowa o renty planistycznej, ta renta planistyczna określona tutaj w planie jest na najwyższym możliwym poziomie w wysokości 30%. Czyli jeżeli inwestor dokona sprzedaży tego gruntu, będzie wyliczony faktyczny wzrost wartości tej nieruchomości i od tego będzie wpływ do gminy budżetu, znowu nasz zysk w wysokości właśnie 30%. W taki sposób również Państwu radny przypominam, do tej pory przy planach miejscowych, które mamy na terenie naszej gminy, w taki sposób również zyskiwaliśmy, gdy właściciele sprzedawali grunty. Dlaczego tak robimy? Bo uważaliśmy, że
rozwój usług, handlu na terenie miasta, przynajmniej większość rady tak uważała, jest korzystny dla gospodarki miasta. Nie sprawdzaliśmy, co to jest za osoba, co ta osoba, kim ta osoba jest i nie stawiamy takich pytań, czy zarobi, czy nie zarobi. Tak również zmieniamy przecież studium i zmieniać będziemy plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie będziemy przekwalifikować tereny dla licznych mieszkańców gminy Wadowice. I co, każdego z tych mieszkańców będziemy rozliczać, że wartość jego działki, którą odziedziczył po babci rolnej, nagle staje się działką mieszkalną i jej wartość rośnie wielokrotnie. Będzie pan każdemu zaglądał do kieszeni i zastanawiał się, czy ta osoba jest warta tego, żeby te jej działki były teraz droższe, czy nie, czy po 5 latach sprzeda to i nie zapłaci renty planistycznej, czy zapłaci rentę planistyczną, jak sprzedał wcześniej, a może się tam wybuduje. No, to jest podejście niepoważne. Rada Miejska nie jest od tego, żeby sprawdzać, kto zarobi i ile zarobi, i stawiać tego typu pytania, bo to od razu się rodzi pytanie, dlaczego pani stawia tych pytań wcześniej, jak przedsiębiorcom dzisiaj protestującym różne tego typu właśnie rozstrzygnięcia rada przyjmowała. Radą, czy celem działania Rady Miejskiej, nie zadaniem, jest wyznaczenie kierunku rozwoju gminy Wadowice i zaplanowanie jej rozwoju. I z punktu widzenia gminy Wadowice, tak jak państwu wcześniej już mówiłem, my takich terenów potrzebujemy. Potrzebujemy mieć tereny, duże, rozległe tereny, gdzie można organizować działalność przemysłową, ale także usługową związaną z tym przemysłem, czy z tą produkcją. Jeżeli pan zna jakieś tereny, które jest w stanie wskazać na terenie gminy Wadowice, to proszę bardzo wskazać, bo my akurat przez 3 lata, jak tutaj siedzimy i pracujemy, jesteśmy pewni, że takich terenów poza Wrocznią nie ma. Tylko w Foczni można tego typu tereny urządzić. One są przy drodze krajowej, z dostępem do linii energetycznej, z dostępem do medium i przez to jest duża szansa, że ktoś tam zainwestuje. I my nie mamy prawa oczekiwać, że to będzie taki lub inny inwestor i wybrzydzać, dlatego że naszym zadaniem jest wskazać, na jakich terenach inwestycje są możliwe. A kto będzie realizował, to już jest zupełnie inna kwestia. I to nie jest tylko te 22 hektary, które dzisiaj zmieniamy w planie zagospodarowania przestrzennego, tylko w studium przecież przyjmujemy cały duży obszar sąsiedni i zmieniamy jego przeznaczenie właśnie z rolnego w stronę produkcji usług. I dzisiaj już te obszary są obszarami usługowymi i w niektórym zakresie tam inwestycje się rozpoczynają, ale akurat na tych terenach, o których mówimy, tych 22 hektarach, nikt inwestycji nie chciał prowadzić, dlatego że te tereny nie były atrakcyjne. Chcemy je uatrakcyjnić i po to właśnie jest ta uchwała przedstawiona Radzie. Natomiast panie projektantki pracują dla gminy, to one nie mają za zadanie reprezentowania interesu inwestora. Dlatego plan, który powstał z zagospodarowania przestrzennego, jest planem bardzo rygorystycznym. Byłem przeciwnikiem budowania supermarketów w centrum miasta. I przede wszystkim chcę tworzyć jak najwięcej terenów produkcyjnych. Dlatego nie zgodziłem się i uważam, że to jest błąd i na szczęście państwa tego przekonałem, żeby na terenach przemysłowych powstawał kolejny supermarket Kaufland. Osoby, które dzisiaj protestują, namawiały mnie, żeby powstał Kaufland na terenie centrum miasta. Więc nie wiem, jak one protestują przeciwko zniszczeniu handlu w centrum miasta, skoro do tego zniszczenia mnie namawiały jeszcze parę lat temu. Teraz są wielkimi przeciwnikami Hoczni. Hocznia to jest przekształcenie terenów rolnych, tereny produkcyjne i handlowe, z daleka od centrum miasta. Ja cały czas uważam, że nie zagrozi to centrum miasta, bo takie podobne tereny są już na Drychowie i tam będą, jeśli mają powstać galerie handlowe, które jeśli miały być zagrożeniem dla Wadowic, to będą. Mieszkańcy Wadowic jeżdżą na zakupy do Krakowa, jeżdżą do Bielska, do galerii handlowych. Więc już kupcy dzisiaj z tymi galeriami handlowymi konkurują i od tej konkurencji nie uciekną, bo ta konkurencja tam będzie. Natomiast myślę, że na terenach Hoczni nie powstanie galeria handlowa w takim stylu, jak sobie wyobrażamy, to są w Krakowie te galerie, które się pobudowały, dlatego że to jest ogromna taka galeria z ogromną inwestycją, która musi mieć odpowiedni dopływ klientów. A obawiam się, że nasz powiat to jest trochę za mało, żeby tego typu galeria tutaj powstała i miała klientów. Bardziej jestem przekonany o tym, że jeśli powstaną tam obiekty, to one będą miały raczej nastawienie produkcyjne z funkcją sprzedażową. Na to liczę.
Liczę na to, że tam galeria nie powstanie, bo po prostu takie obiekty są już nieopłacalne, a nasz rynek lokalny jest za mały. Ale jak zamkniemy się, nie przyjmiemy tego planu i zamkniemy się na te zmiany, no to skorzysta na tym Andrychów, będzie dalej korzystał z Andrychów. No i będziemy stali, to nie będzie porażka moja, to nie będzie porażka Radny, to będzie porażka gminy Wadowice, ewentualnie wyścigu z innymi gminami, no i tyle. Więc to już Państwo musicie zdecydować, na jak w Waszym rozeznaniu sytuacji, jaką decyzję chcecie podjąć. No z mojej perspektywy mieszkańcy chcą tej inwestycji, chcą tych realizacji. Ja sobie pozwolę kilka jeszcze słów bez kontekstu, no kilka cytatów z artykułu w ogólnopolskiej prasie. Mam nadzieję, że uważnie Państwo wysłuchać tylko kilku słów. Pierwszy cytat. W 2003 roku miało miejsce zdarzenie, które później zostało określone jako afera Non Argo. Dzięki temu nabywca płacił za ziemię uprawną i mógł ją po przekształceniu sprzedawać drożej jako grunty przeznaczone pod inne cele niż żadne lub wykorzystać do potrzeby własnej inwestycji. Było to 20,6 hektara leżących w gminie Kobierzyce koło trasy wylądowej przy planowanej autostradzie. Prywatni inwestorzy kupili 26 hektarów w styczniu 2000, w lipcu 2001 doszło do sprzedaży odejmowanych działek za 41,6 miliona. I tutaj oczywiście była sprawa, myślę, że radni, którzy są troszkę starsi ode mnie, pamiętają, bo jest to jedna z 20 najbardziej znanych afer po 1989 roku. Kolejny cytat. Sąd Najwyższy ostatecznie skazał byłego senatora AWS Pawła Abramowskiego na 3 lata więzienia i 18 tysięcy grzywny. Chodziło o pomoc i przyspieszenie sprawy odrolnienia ziemi w dzielnicy nad jeziorem Podkówka. Biznesmen Jan B., znajomy senatora Abramowskiego, kupił tam 11 hektarów i chciał zbudować sobie osiedle mieszkaniowe. Kolejny cytat. Ciekawy mechanizm ukazuje przypadek Jana, pana J., warszawskiego biznesmena handlującego sprzętem medycznym. W marcu 1999 roku kupił za 1,2 miliona złotych 111 hektarów atrakcyjnych nadmorskich gruntów rolnych na terenie Ustrania Morskiego. Natychmiast rozpoczął procedurę przekształcenia ziemi w komercyjną, wyłożył pieniądze na lokalny klub siatkarski. Warszawski biznesmen, który nagle poczuł się wyjątkowo związany z lokalną społecznością Ustroja, zaraz sponsorował Miejski Dom Kultury. Prasa donosiła też o propozycjach zadowalających kwot, które J. składał radnym i zarządowi gminy. I ostatni cytat również z tego artykułu. To państwo stworzyło i toleruje ten korupcjogenny mechanizm. Natomiast, a w kontekście już konkretnie tej uchwały, o której rozmawiamy, chciałem tylko powiedzieć, że burmistrz w sprawie eko snuł przed nami, przed państwem, katastroficzne wizje, które okazały się no jednak pewnego rodzaju cyniczną grą, mając na celu ubranie nas, radnych, w błędną decyzję o sprzedaży. Szczęśliwie nam się udało wtedy tego uniknąć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Moment. Proszę odpowiedzieć. Gdzie rzeczowo? No to, że pan przeczytał kilka doniesień prasowych dotyczących przestępstw, nie wiem właściwie, co to ma znaczyć. Czy to jest jakaś próba przestraszenia radnych? Bo dochodzą też mnie sygnały od radnych, że otrzymują wiadomości, gdzie straszy się ich prokuratorom, straszy się ich CBA. Dokładnie to samo było w przypadku ECO. Też różni miejscowi młodszy panowie składali zawiadomienia do prokuratury i do CBA. Na końcu prokuratura wyśmiewała w swoich uzasadnieniach te zarzuty, które były formułowane. Natomiast państwo daliście się zastraszyć tym osobom i podjęliście decyzję, którą pan uważa za bardzo mądrą i super światło, tylko niestety problem polega na tym, że inwestycja, tak jak mówiłem, na eko nie zrealizowała się i wysypisko śmieci, czy nasze składowisko odpadów komunalnych, dalej jest dokładnie w takim stanie, jakim było te półtora roku temu, czy dwa lata temu. I jeżeli pan uważa to za sukces, że firma nie ma pieniędzy na rozwój, nie wykonuje rozwoju, nie rozwija się, no to super, no to fantastycznie, realizujmy tego typu działania dalej w Radzie Miejskiej. Uważam, że to jest no to co najmniej nie na miejscu i widzę rzeczywiście podobieństwo między tymi dwoma sytuacjami. Daliście się państwo zastraszyć grupce protestujących, którzy później ośmieszyli się swoim zawiadomieniem do prokuratury i dzisiaj proponuję pan to samo radnym, żeby też dali się zastraszyć SMS-ami o prokuraturze, o CBA, o wielkiej aferze. Ja mam już też dość takiej atmosfery, którą w Wadowicach próbuje budować kilka osób, że w Wadowicach dzieje się coś niezwykle nie wiem, sensacyjnego. Andrychów przeprowadził podobne zmiany w planie miejscowym bez żadnej histerii. To wysyła czytelny komunikat do przedsiębiorców.
nie warto inwestować w Wadowicach, bo tu można tylko i wyłącznie natrafić na histeryczne postawy radnych i ludzi, którzy wzajemnie się zastraszają prokuratorami i CBA. Jest to najgorsze, co może się przydarzyć z punktu widzenia rozwoju miasta. Tego typu fejm, który za miastem podąża. Informuję, że Rada Miejska w Wadowicach nie uwzględniła żadnej z uwag nieuwzględnionych przez burmistrza. Teraz będziemy głosować nad projektem uchwały wraz z listą nieuwzględnionych uwag. Będzie to głosowanie imienne. Przeprowadzimy go według listy obecności radnych Rady Miejskiej w Wadowicach na dzisiejszej sesji. Teraz będziemy głosować wniosek radnego Pawła Janasa o przeprowadzenie głosowania imiennego nad powyższą uchwałą. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby, tak? Stwierdzam, że jest 9 za, 9 przeciw, a jeżeli jest remis, decyduje głos przewodniczącego Rady Miejskiej. Ja byłem za głosowaniem imiennym, więc będzie głosowanie imienne. Tak, jestem pewny. Mój głos według decyduje przewodniczący za dwa głosy. Tak, panie Narodzie? Tak jest. Tak. Nie wiem, czy tutaj jest do końca. Myślę, że jest legalnie. Teraz będzie głosowanie imienne nad projektem uchwały wraz z listą nieuwzględnionych uwag. Jeszcze raz powtarzam, głosować będziemy według listy obecności, tak jak jest dzisiejsza sesja. Będę wyczytywał imiennie, po kolei, więc proszę o odpowiedź. Jestem za, przeciw. No za. No, wstrzymuję się. Sformułujemy to odpowiednie pytanie, jeżeli chodzi o uchwałę, a będę do każdego kierował. Kto z Państwa? Teraz będzie tak. Pani Dorota Balat. Albo tak, albo wstrzymuje się, albo... Ja przeczytam projekt uchwały. Czy jest Pani za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Foszni przy ulicy Tadeusza Kościuszki, etap A? Dziękuję. Bąk Tomasz. Czy jest Pan za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Foszni przy ulicy Tadeusza Kościuszki, etap A? Brańka Małgorzata. Czy jest Pani za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Foszni przy ulicy Tadeusza Kościuszki, etap A? Olewka Józef. Czy jest Pan za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Foczni przy ulicy Tadeusza Kościuszki? Etap A. Tak, jestem. Za. Ficek Szymon. Czy jest Pan za podjęciem uchwały w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Oczni przy ulicy Tadeusza Kościuszki. Etap A. Przeciw. Fila Ludwik. Czy jest Pan za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Oczni przy ulicy Tadeusza Kościuszki? Etap A. Gurdek Otto. Czy jest Pan za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Oczni przy ulicy Tadeusza Kościuszki? Etap A. Jana Spawa. Czy jest Pan za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Oczni przy ulicy Tadeusza Kościuszki? Etap A. Jestem przeciw. Jasiński Stanisław. Czy jest Pan za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Oczni przy ulicy Tadeusza Kościuszki? Etap A. Przeciw. Jezierski Adam. Jeziorski Adam. Czy jest Pan za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Oczni przy ulicy Tadeusza Kościuszki? Etap A. Jestem za. Kaczyńska Zofia. Czy jest Pani za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Oczni przy ulicy Tadeusza Kościuszki? Etap A. Przeciw. Korzeniowski Tomasz. Czy jest Pan za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Oczni przy ulicy Tadeusza Kościuszki? Etap A. Jestem przeciw. Krasa Paweł. Czy jest Pan za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Oczni przy ulicy Tadeusza Kościuszki? Etap A. Malik Robert. Czy jest Pan za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Oczni przy ulicy Tadeusza Kościuszki? Etap A. Jestem przeciw. Potoczna Maria. Czy jest Pani za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Oczni przy ulicy Tadeusza Kościuszki? Etap A. Jestem za. Ja bardzo proszę, nie agresywnie. Stopa Paweł. Czy jest Pan za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Oczni przy ulicy Tadeusza Kościuszki? Etap A. Tak, jestem za. Strzeżon Andrzej. Czy jest Pan za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Oczni przy ulicy Tadeusza Kościuszki? Etap A. Jestem za. Każdy Wika nieobecna. Wąsik Jan. Czy jest Pan za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Oczni przy ulicy Tadeusza Kościuszki? Etap A. Jestem za. Wysokląd Aneta. Czy jest Pani za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Oczni przy ulicy Tadeusza Kościuszki? Etap A. Pani Maria Zadora. Czy jest Pani za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położonego w Oczni przy ulicy Tadeusza Kościuszki? Etap A. Wstrzymuję się. Momencik na policzenie głosów. 10-9. Thank you.
Stwierdzam, że Rada Miejska 10 głosami za, przy 9 głosach przeciw i 1 głosu wstrzymującym się podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Chocznie przy ulicy Tadeusza Kościuszki, etap A. Dziękuję bardzo za głosowanie.